Zestaw uprawowo-siewny już naszykowany, więc trzeba zacząć siewy. Ciepło się zrobiło. Mam nadzieję, że już takich mocnych przymrozków nie będzie, a skiełkowane ziarna nie wymarzną. A co tutaj dzisiaj będę siał? Zakupiłem tutaj materiał kwalifikowany. Owies zwyczajny, harnaś. To tu mamy worki po 25 kg. Czystość 99,8. Kiełkowanie 89. Także materiał jest porządny. A mieszam go z jęczmieniem Yarym Ella o czystości 99,8, a sile kiełkowania 85%. Materiał już sobie tutaj leży, powolutku ubywa. Pierwszy siewnik zaraz będzie napełniony i w drogę. I przypomniało mi się, że była taka piosenka zespołu Lady Punk, gdzie wokalista śpiewa: w drogę, już krzywi się horyzont, w drogę, na deser kurz i pył. No to to, co mnie dzisiaj spotka. W drogę, gdy chleb się zmienia w kamień, w drogę, kradziony chyba był. No, tym akcentem ruszamy. I śmigamy! Jeszcze przed siewem parę rundek gładkiem, żeby rozsiać wapno. Mam tutaj wapno granulowane AgroWarp. Bardzo dobre wapno. I w tym roku właśnie solidnie powapnuję te pola. Nie będę oszczędzał. Wapno musi być. Także w tym roku, dopóki ceny nawozów się nie unormują, to siejemy wapno, które jeszcze trzyma starą, dobrą cenę. Tak mniej więcej. Jak się sytuacja nawozowa unormuje, no to na wiosnę dopiero wejdziemy w polifoski, nawozy fosforowe, potasowe i magnez z mikroelementami. A póki co suchą wiosną trzeba zainwestować przede wszystkim w wapno. Władek sobie parkocze na czwartym biegu. Nie za ciężko, nie za lekko, w sam raz. Ciśnienie prawie 3 atmosfery. Woda nawet nie zaczyna się grzać. Ładowanie działa. 1200 obrotów. No i sobie jeździmy. Kurzy się strasznie z tego wapna. Plus to, że wiosna jest bardzo sucha, dlatego no dużo tutaj kurzu, pyłu, ale daje radę. Po każdym nawiezionym polu wyjeżdżam z siewnikiem, z agregatem uprawowo-siewnym i siejemy mieszankę zbożową jarą, owiec i jęczmień. I to wystarczy, bez dodatków żadnych pszenic. No i siejemy. Kurzy się jak choroba. Ale dajemy radę. Minęły 2 dni, a ja sieję dalsze pola. Obsiewam je wapnem. Tutaj trochę popadało, więc się tak bardzo nie kurzy. Jedyny kurz, jaki widać, to ten z wapna. Ale tak to jest fajnie. Zaraz przyjadę tu z siewnikiem i będę siał. Będzie chyba dobrze do siewu. Nie będzie się tak kurzyło. Tutaj mam pole akurat orane na wiosnę. Teraz niedawno, parę dni wstecz je orałem. Więc no, pola orane tak na wiosnę
są suche zazwyczaj. Ten piach jest taki suchy, przesuszony, przekręcony skibami. I jest sucho, ale dzisiaj trochę popruszyło tego deszczu, to nie będzie się tak kurzyć. Obsiewam dzisiaj ostatnie kawałki moich pól mieszanką zbożową miarą. Jęczmień z owsem. Tutaj przed samym siewem już wysiałem wapno. Nie żałowałem, powiem wam. Agregat podłączony. Siewnik z tyłu. Owies sobie dzisiaj wysiewam razem z jęczmieniem, ale już innym. O nazwie kucyk. To jest po prostu kucyk. Czerwieni się tutaj, zaprawiony, ładnie to wygląda. Mieszamy z owsem. Owies ten sam co ostatnio, na ostatnim filmie. Nie pamiętam nazwy, ale to nieważne. W każdym razie tutaj stosuję więcej owsa niż jęczmienia. Poletko ładnie powapnowane. Idzie dobrze, trochę popadało wcześniej, także nie kurzy się bardzo. Przyczepa ze starego rozrzutnika na polu sąsiada. Sąsiad nie widzi, nie będzie miał pretensji. Czego oczy nie widzą, tego w sercu nie żal. Chodzę sobie tutaj po takiej desce, którą mam przykręconą do tych metalowych mocowań przy siewniku. Ustawiłem sobie siewnik tuż przy przyczepie, więc krok, jestem na przyczepie. Tak, tam wiejska, że tak powiem, organizacja. No i siejemy na całego teraz. Ostatnie pola. Niecałe 2000, 1900, 1800 obrotów na obrotomierzu traktorka. A z tyłu cały deszcz. Siewniczek i siewnik. Ładnie, na spokojnie. Trochę bliższy, ale tak musi być. Muszę wiedzieć po prostu, że z tyłu wszystko działa. Chociaż główne pałki są przesmarowane, tam są kalamiki. Nie przesmarowałem, ale tam właśnie na kole nie ma możliwości nasmarowania i każdy obrót jednego z pałków właśnie krzypi. Ale to nic. Będziemy się tym martwić, jak pęknie całkowicie. A póki co kurzy się, zamykam zaraz to okno i w zamkniętej kabinie będę jeździł. Ładnie zaorane, równiutko. Skiba do skiby dolega, nie wiadomo jakim pługiem było orane, czy jednoskibowym, dwu, czy cztero, czy dziesięcio. Jest naprawdę dobrze. Kurzyć się kurzy oczywiście, ale nie tak bardzo. Jakby tego deszczyku 2 godziny temu nie było, by było naprawdę jedna wielka zamieć. Ale deszczyk popadał i nie jest źle, naprawdę. Tyle co ma się kurzyć, to niech się kurzy. No na razie.